Zapraszamy do wysłuchania podatkowego podsumowania tygodnia, przygotowanego przez KPMG w Polsce. Dzień dobry Państwu. Jest 9 sierpnia 2021 roku. Zapraszamy do wysłuchania skrótu wybranych, najważniejszych wiadomości podatkowych z minionego tygodnia, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce. Wyrok NSA w sprawie stosowania 5% stawki VAT do sprzedaży dań na wynos. W wyroku z dnia 30 lipca 2021 roku NSA wskazał, że dla dostaw wewnątrz restauracji i food court realizowanych na wynos, a także dla dostaw drive-in i walk-through zastosowanie w stanie prawnym obowiązującym do 30 czerwca 2020 roku powinna mieć stawka VAT 5%. Zdaniem NSA przepisy wskazujące na zastosowanie stawki 8% na której stosowanie wskazały organy podatkowe, naruszały zasadę neutralności VAT. Zdaniem sądu, dla ustalenia stawki nie ma znaczenia klasyfikacja statystyczna ani sposób zapakowania towaru. Decydujące jest to, jaką decyzję podejmie klient. NSA wskazał, że sprzedaż w lokalach gastronomicznych, szybkiej obsługi dań, które klient postanawia wziąć na wynos, a nie spożyć na miejscu w ramach infrastruktury udostępnionej w tym celu przez podatnika, nie stanowi usługi restauracyjnej, lecz dostawę środków spożywczych. Jest to pierwszy wyrok NSA w tego typu sprawie po niedawnym orzeczeniu TSUE, z dnia 22 kwietnia 2021 roku w sprawie C. Myślnik, 703, łamane na 19, w którym Tsue przedstawił analogiczne stanowisko. Tsue zbada polskie przepisy o VAT przy zbyciu majątku. Postanowieniem z 27 lipca 2021 roku, sygnatura akt 1 FSK 892, łamane na 18, NSA skierował do Trybunału Sprawiedliwości i Unii Europejskiej pytanie prejudycjalne. Czy aby zbycie majątku było wyłączone spod opodatkowania VAT, nabywca powinien być następcą prawnym zbywającego? Pytanie dotyczy transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Co do zasady, są one wyłączone z opodatkowania VAT. NSA zwrócił jednak uwagę na to, że polska ustawa o VAT. Artykuł 6. punkt 1 ustawy nie zawiera warunku, o którym mowa w artykule 19 dyrektywy VAT, a więc wymagającego, by pomiędzy zbywcą a nabywcą istniało następstwo prawne. Trybunał ma więc zbadać, czy brak takiego warunku nie narusza unijnej dyrektywy VAT. Dochody zwolnione nie liczą się do podstawy obliczenia daniny solidarnościowej. W interpretacji indywidualnej z 30 lipca 2021 roku, sygnatura 01/15- K D I T 3 .40.11.584.20.21.1.AD Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że przy ustalaniu wysokości podstawy obliczenia daniny solidarnościowej nie uwzględnia się dochodów zwolnionych z podatku, w tym dochodów z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu, o których mowa w artykule 21, ustęp 1, punkt 63b ustawy o PIT. Jest to kolejna interpretacja zawierająca takie stanowisko. Podobną Interpretację dyrektor KIS wydał 9 lipca 2020 roku. Sygnatura 0115 KDIT 3401136720201kr 367. 20 20. Kr Podatnicy będą musieli obliczać dochód już do 10 dnia następnego miesiąca. Opublikowany 26 lipca 2021 roku projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw zawierający zmiany podatkowe wprowadzane w ramach Polskiego Ładu oznacza, że chociaż podatnicy PIT prowadzący działalność gospodarczą nadal będą mogli obliczać i wpłacać zaliczki na podatek dochodowy do 20 dnia kolejnego miesiąca, to ze względu na zmiany w zasadach naliczania składki zdrowotnej, swój dochód będą musieli znać już 10 dnia następnego miesiąca, opłacając składkę wyłącznie za siebie lub 15 dnia opłacając składkę za innych. Informację o dochodzie, jak również o stosowanej formie opodatkowania trzeba będzie przekazywać do ZUS każdego miesiąca. Ryczałtowcy mogą mieć niższą składkę zdrowotną. 3 sierpnia 2021 roku, podczas spotkania z Radą Przedsiębiorczości, premier Mateusz Morawiecki zasugerował, że rozważa takie zmiany w projekcie podatkowym, aby drobni przedsiębiorcy rozliczający się z fiskusem ryczałtowo płacili wyraźnie niższe składki zdrowotne. Chodzi o pomysł, aby ryczałtowcy z rocznymi przychodami, np. do 60 tys. zł, uiszczali stałą składkę zdrowotną w wysokości 300 zł miesięcznie, zaś ci z przychodami wyższymi składkę w wysokości 500 zł. Beneficjentami tej zmiany byłoby około pół miliona osób prowadzących własne działalności. Gospodarcze. Minister wyjaśnił przepisy dotyczące cen transferowych. 27 lipca 2021 roku minister finansów, funduszy i polityki regionalnej udzielił odpowiedzi na interpelację poselską numer. 23.72.7 w sprawie określenia obowiązku sporządzenia grupy dokumentacji cen transferowych. Minister wyjaśnił m.in., że podmiot zwolniony z obowiązku przygotowania lokalnej dokumentacji cen transferowych nie jest zobowiązany do sporządzenia względnie dołączenia grupowej dokumentacji cen transferowych, a także, że sporządzenie lokalnej dokumentacji cen transferowych wyłącznie z tytułu zawarcia transakcji z podmiotem niepowiązanym, który posiada siedzibę w tzw. raju podatkowym, nie generuje obowiązku sporządzenia grupy dokumentacji. Minister wyjaśnił również, że przepisy o cenach transferowych zawarte w ustawie CIT oraz ustawie PIT nie określają obowiązku udokumentowania braku wystąpienia przesłanych do sporządzenia grupowej dokumentacji cen transferowych, np. poprzez uzyskanie oświadczenia od jednostki dominującej o niespełnianiu warunków obligujących do sporządzenia takiej dokumentacji. W udzielonej odpowiedzi minister podkreślił jednak, że podmiot powinien wykazywać się należytą starannością w zakresie wypełniania swoich obowiązków nałożonych przez przepisy podatkowe, w tym obowiązków dokumentacyjnych. Wersja tekstowa odcinka oraz powiązane publikacje dostępne na stronie kpmg.com/pl/ppt. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do wysłuchania kolejnego podatkowego podsumowania tygodnia. Wszystkie podcasty z cyklu dostępne są na stronie kpmg.pl.